Siemano, jestem Lamianek, witam was w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj oczywiście jesteśmy na GeForce Kinsie. Mamy 1038 zł. Pragnę powiedzieć, że na GeForce są dodane nowe skrzynki, takie jak CZK, 10% Knives, 10% Gloves, 10% Luxury, którą testowaliśmy na streamie i z 1800 zł zrobiliśmy około 7000, więc tą skrzynkę też sobie będziemy testować. Oczywiście mamy tutaj Once Up a Time, Farm It, El Cheapo, chyba tak to się czyta, Bite of Skins, Beast, Wanna Try, Neon Time i Ocean Dream i Fire Shock. A w dzisiejszym odcinku lecimy sobie dalej ze skrzynkami twórców i dzisiaj przetestujemy sobie skrzynkę Grubego. Więc Gruby tutaj teraz leci nam na ekranie. Okej, okay. Tygielek Print Stream na sam start, 153 zł zysku. Otworzymy sobie po jednej takiej skrzynce, pojedynczo, znaczy się będziemy sobie otwierać te skrzyneczki z nadzieją, że może ten nomadzik śnieć nam jednak wyleci. No i że sobie po prostu zarobimy troszkę na tej skrzynce, taką mam nadzieję. O, P2000 Cortikera też nie daje nam niestety profitu. No zobaczymy sobie, czy skrzynka Grubego nam odda. Każdą kolejną skrzynkę, którą dodali tutaj na GeForce, będziemy oczywiście testować, więc zostawcie sobie dzwoneczek, żebyście wiedzieli sobie, jaka skrzynka jest najlepsza. Oczywiście te tanie skrzynki, no to doładowujecie sobie GeFora za 2 zł, oczywiście z moim kodem, i sobie już możecie na przykład taką otworzyć. Albo nie wiem, ile się dostaje za to, że się użyje mojego kodu, ale coś koło tego też będzie. A nawet jeśli to używacie mojego kodu i doładowujecie sobie i otwieracie więcej tych skrzynek, no i tak to wygląda. No, otwieramy sobie dalej. Tą skrzyneczkę jeszcze raz wam pokażę. No, mi akurat tak średnio poleciało, ale wam na pewno poleci lepiej, bo używacie mojego kodu. Ja niestety używam kodu Slowly'ego, dlatego mi tak nie leci, co nie? A teraz wracamy już do skrzynki Grubego. Skrzynka Grubego, a no dobra, otworzymy sobie dwie jednak, bo trochę długo ten odcinek będzie trwał, jak będę po jednej w sumie otwierał, bo jest ich ponad 12 chyba do otwarcia, jak tak liczyłem. Za to 1080 zł, 130, no na razie to chyba jesteśmy na plus, tak mi się wydaje. Oczywiście zrobimy sobie kontrakcik i może pójdziemy na upgrade'a, ale na razie Cortikera nam zabiera 120 zł, więc już nie jest fajnie. Kolejne skrzyneczki, zobaczymy sobie, co nam tutaj wyleci. Ten digielek jest fajny, chociaż nim jeszcze nigdy nie grałem. Emeczka flashback jeszcze. No i mamy jeszcze 103 zł, czyli jeszcze jedno otwarcie skrzyneczki. No i jest ta nowa emeczka. Nowa emeczka jest w stanie chyba field tested, to będzie plus, nie, battle scared jednak. Dobra, otworzymy sobie jeszcze jedną tą skrzyneczkę, 103 zł. Patrzymy sobie, co nam teraz wyleci. A wylatuje nam z niej Cortikera. No dobra, idziemy sobie na kontrakt. Będziemy brać sobie najtańszy z najdroższym. O, tutaj mamy jeszcze jakąś kostkę, chyba ze streama nam została. No ale nie wiem, jakiś XM leci, XM za 223. Więc dobra, tak sobie spróbujemy jakiś fajny item. Falcjon za 296, okej, okay, dobra. To sobie Falcjonka pominiemy na razie. 234, Ursus, co jest? 576, o kurde, ale teraz leci jakaś naklejka, to będzie pewnie za 150. No dużo się nie pomyliłem, prawie trafiłem w tą naklejeczkę, ile ona jest warta. 206, jakaś emeczka, co to za emeczka? Płomień Chantigo, no dobra, to też sobie wrzucamy oczywiście. 167, a wupka, może Neonoir? O, jest Neonoir, ale filtesa, no niestety nie jest jakaś ona dużo warta. 147, i co teraz? 105, no to też średnio, też średnio. 125, może teraz profit? A może jednak nie, 118, dobra, zostawimy sobie na razie. 124, jakaś MP7, to jest Grand Water, dobra, wrzuciłem sobie te 4 skinki teraz. 288 zł, Shadow Dodgerki, a te Shadow Dodgerki to Damascus Steel, dobra, wrzucimy sobie wszystko. Na razie mamy profit, 1400 zł i dostałem naklejki za, jakie naklejki, rękawiczki za 976, więc może otworzymy sobie jeszcze 5 skrzynek Grubego i pokażę wam to 10% luksury. Może akurat coś dropnie na odcinku, może akurat na odcinku nam poleci. O, o kurde, tutaj teraz też ładnie poleciało, ale 34 zł straty. Może akurat to 10% na odcinku poleci, żeby wam pokazać, że ta skrzynka jest przepotężna, co nie? 166 zł, próba pierwsza. I zobaczymy sobie, co nam leci. No niestety nie tym razem. Na streamie, z tego co pamiętam, robiłem 2 razy Blue Phosphora, raz Hot Roda, raz Silk Tigera, 2 albo 3 razy tego maga, znaczy się, raz kałaszka i raz to auga. No trochę tam nam sypło na tym streamku, więc jeżeli nie macie dzwoneczka, to obowiązkowo trzeba zaznaczyć, żebyście wiedzieli, co, jakie dymy się dzieją na streamach.
Dobra, lecimy 10% do Ksury i ostatnie, no i dzisiaj niestety nie jest szczęśliwy dzień. Więc otworzymy sobie jeszcze jedną skrzynkę grubego. Pójdziemy na kontrakcik i zakończymy to upgraderem, żeby nie przedłużać. No i niestety ten, no w sumie niestety, stety, ten tigielek nam wylatuje. On jest fajny, tylko szkoda, że taki tani. No i ile mamy w kontrakcie? W kontrakcie mamy sobie 368 zł, dostajemy 313, no to średnio bym powiedział. Więc ulepszymy sobie to na 30% na M9 Ultrafiolet. To wygląda świetnie. I M9 Ultrafiolet, no niestety sobie nie siedzi, było bardzo blisko. Dobra, wrzucimy tego teka też na 5%, może akurat siądzie. W dzisiejszym odcinku widzę to wszystko. Ja Wam dziękuję za oglądanie. No i teczek też niestety nie siada. No i do usłyszenia już w jutrzejszym filmie, gdzie to sobie przetestujemy ostatnią skrzynię twórcy, a jest nią cyferkowy. Więc siemano!